TV Niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem ruchu Chorzów. Można powiedzieć, że chyba najbardziej zawiedziony dziś człowiek przy ulicy Cichej 6. To mogło wejść. No mogło, może zawiedziony nie do końca, ale na pewno szkoda, że to nie wpadło, bo wydaje mi się, że ta bramka dałaby dzisiaj nam 3 punkty, co było najważniejsze w tym spotkaniu. No tak, no niestety 0-0. Niestety, no, szanujemy ten punkt, cieszymy się, że nie przegraliśmy, że podtrzymaliśmy pasę kolejnego spotkania bez porażki, no i walczymy dalej. To były derby bez bramek, ale derby, z których bardzo zadowoleni byliby trenerzy, bo widać było, że te założenia taktyczne były wykonywane z pełną jak gdyby taką świadomością. Ten mecz mógł się podobać kibicom może nieco mniej, ale szkoleniowcom chyba bardziej. No na pewno oba zespoły gdzieś tam nastawiły się, żeby nie stracić bramki, dlatego wynik 0-0. I tak jak pan wspomniał, defensywnie oba zespoły zagrały mądrze taktycznie i no szkoda, że bramek nie zobaczyliśmy, no ale tak jak mówię, trzeba szanować ten punkt. Myślę, że druga połowa lepsza dla widowiskowo, no ale niestety tylko remis. Uważam, że u siebie musimy wygrywać obojętnie z kim, a zwłaszcza z drużynami, które są blisko nas w tabeli. No myślę, że to był taki mecz, że w drugiej połowie kto by strzelił bramkę, to już raczej by wygrał. No szkoda właśnie tej sytuacji, bo piękne uderzenie, no ale nie wpadło. My przede wszystkim patrzymy na każdy kolejny mecz, nie patrzymy, czy mamy szansę wejścia do ósemki, czy nie. My podchodzimy do każdego meczu indywidualnie, każdy chcemy wygrać i tak jak już powiedziałem, nie patrzymy tak daleko w przód. Cóż, myślę, że nie było to porywające widowisko. Obie drużyny stworzyły sobie po kilka okazji do tego, żeby czy otworzyć wynik, czy też strzelić bramkę, ale to było zbyt mało, żeby... Tak jak w poprzednich meczach, no trochę i radować kibiców swoją grą. My, mogę ocenić swój zespół, mieliśmy naprawdę bardzo dużo strat. Strat własnych, nie powodowanych presją przeciwnika, co do tej pory no, się nie zdarzało w tych poprzednich meczach. Wyglądało to zdecydowanie lepiej. Nie będę się gniewał tutaj na zdobyty punkt, bo z ruchem zawsze się gra bardzo trudno, a szczególnie z kontrataku byli bardzo groźni. Myślę, że w większości spotkania udawało nam się eliminować właśnie te długie zagrania na zawodników ruchu, czy to Monetę, czy to Szybeckiego. Ale były też takie właśnie momenty w grze, gdzie chociażby w drugiej połowie piękne uderzenie, nie wiem, czy to był Moneta chyba, tak? Piękne uderzenie Monety, czy w pierwszej połowie ta szybka kontra ruchu, drugą sobie w drugiej połowie też taka szybka kontra wyszła po naszym rzucie rożnym. Cóż, kolejne spotkania przed nami po tych 2 tygodniach przerwy. Powiem szczerze, te wszystkie zmiany, które dokonywaliśmy, robiliśmy z myślą o zdobyciu 3 punktów. Nie przyjechaliśmy tutaj się bronić, tylko chcieliśmy atakować i strzelać bramki. Miał swoją sytuację Stojan Wranierz, po rzucie rożnym miał Sedlar, także mieliśmy też swoje okazje do tego, żeby być może wygrać mecz, ale cóż, jest remis, 1 punkt. Myślę, że z przebiegu spotkania zasłużony dla każdego zespołu właśnie punkt. No cóż, to był taki mecz wyrównany. Było widać spory respekt obydwu drużyn, myślę, w stosunku do siebie. Nikt nie chciał popełnić rażącego błędu, który mógłby kosztować utratę bramki i tak to wyglądało, szczególnie w pierwszej połowie, po pierwszej fazie przewagi Piasta mecz mieliśmy pod kontrolą. Szkoda, że nie wykorzystaliśmy tej sytuacji, bo w takim meczu takie bramki, czy bramki po takich sytuacjach otwierają grę, otwierają mecz. No nie udało się. Później akcja, po której Łukasz Moneta trafił w poprzeczkę. Z drugiej strony sytuacja sam na sam Wraniesza, tylko z tą taką subtelną różnicą, że ta pierwsza sytuacja 100% to była dla nas i wtedy te mecze jak gdyby są łatwiejsze dla drużyny, która pierwsza zdobyła bramki. Tak się nie odbyło. Patrząc na statystyki, na to wszystko, co działo się na boisku, no to zakręciło się to wokół remisu, ale mimo wszystko uważam, że gdybyśmy pierwsi zadali ten cios, to powinniśmy ten mecz wygrać.